Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najbardziej kontrowersyjnych narzędzi pozytywnej dyscypliny – logiczne konsekwencje. I oczywiście macie rację, bardzo często rodzice mówią: teraz będzie taka konsekwencja, bo nie odrobiłeś pracy domowej, szlaban. I tak naprawdę są to zakamuflowane kary. W pozytywnej dyscyplinie nie stosujemy kar, nie stosujemy też nagród. Czym w takim razie są logiczne konsekwencje? Czym różnią się od naturalnych konsekwencji? I kiedy używać logicznych konsekwencji, żeby one nie stały się karą? O tym zaraz Wam opowiem w kolejnym filmiku o kartach narzędzi wychowawczych. W pozytywnej dyscyplinie mówimy: strzeż się logicznych konsekwencji. Dlaczego w takim razie używamy logicznych konsekwencji? Logiczna konsekwencja to jest taka sytuacja, w której na przykład dziecko wychodzi na ulicę. Mówimy mu: kochanie, zejdź natychmiast z ulicy. Jeśli nie zejdziesz, to cię z niej zdejmę. I sekundę później zdejmujemy dziecko z ulicy. Jest to logiczna konsekwencja. Nie koncentrujemy się tu na rozwiązaniach, staramy się działać z szacunkiem i jednocześnie jesteśmy bardzo zdecydowani, działamy natychmiast, bo to jest kwestia po prostu życia i śmierci. I takie działanie jest logiczną konsekwencją. Dlaczego? Dlatego, że jest powiązane, dotyczy sytuacji, jest pełna szacunku. Nie mówimy dziecku, że jest głupie, że co ono wyprawia. Nie sprawimy w ogóle kazań w tym momencie, prawda? Jest proporcjonalne i zasadne z punktu widzenia dziecka. No, może w tym momencie nie tak do końca, ale na pewno z punktu widzenia dorosłego jest to bardzo zasadne zachowanie. I jest pomocne. Pomocne albo powiedziane zawczasu, co jest bardzo ważne w logicznych konsekwencjach. Dlaczego tak naprawdę w pozytywnej dyscyplinie nie lubimy logicznych konsekwencji? Dlatego, że nie możemy zapewnić tego, że dziecko wyciągnie wnioski z tej logicznej konsekwencji i się czegoś nauczy. Pamiętacie, że my zastanawiamy się właściwie prawie że cały czas nad tym, czego dziecko uczy się z tej sytuacji. Czy uczy się odpowiedzialności, czy uczy się samodzielności, czy uczy się zarządzania swoimi emocjami. Ja nie wiem tego, czy dziecko ściągnięte z ulicy może czegokolwiek się nauczyć pozytywnego. Może czuć, może krzyczeć, może przeżywać emocje, może być zestresowane, może być zestresowane nawet reakcją rodzica. Więc nie lubimy logicznych konsekwencji, bo wolimy sytuacje, w których na spokojnie z dziećmi usiądziemy i na przykład z nimi porozmawiamy, zadając im pytania: jak myślisz, co by się zadziało, gdybyś ty stała na środku ulicy i przejechałby samochód? Jak by się to mogło skończyć? Tu mamy do czynienia z czymś, co nazywamy eksplorowaniem możliwych konsekwencji naszych działań dzieci, dzięki pytaniom pełnym ciekawości. Czyli wolimy mieć pytania pełne ciekawości, wolimy rozmawiać na spokojnie z dziećmi w takich sytuacjach, które nikomu ani niczemu nie zagrażają. I wtedy możemy bardziej zapewnić takie warunki, w których dzieci będą uczyć się myślenia, przewidywania problemów, przewidywania konsekwencji swoich działań, prawda? Dlatego będziemy unikać tych logicznych konsekwencji. Nie kiedy tylko możemy, ale czasem właśnie w takiej sytuacji jak sytuacji z ulicą, kiedy czujemy, że naprawdę nie możemy sobie pozwolić na to, żeby dziecko się tak czy inaczej zachowywało, to też warto się zastanowić, czy ta sytuacja jest kwestią życia i śmierci, czy jest kwestią naszych jakichś bardzo ważnych wartości i priorytetów, że potrzebujemy tak zareagować. I możemy wtedy zastosować logiczne konsekwencje, ale jeśli chodzi co do czego, to dobrze, żebyśmy później usiedli z dzieckiem i na spokojnie porozmawiali o sytuacji, na przykład stosując 4 kroki do współpracy, czyli innymi słowy zjednywanie dzieci do współpracy, które macie opisane na karcie numer 52. I to pomoże razem z dzieckiem wyciągnąć wnioski na przyszłość i zaplanować jakieś zachowania. Lepszym rozwiązaniem jest też spotkanie rodzinne, czyli mamy tych kart narzędzi bardzo dużo, mamy tych pomysłów, co możemy zrobić bardzo dużo, więc wybierajcie takie rozwiązania, które według Was najlepiej będą uczyć dzieci życiowych kompetencji. A mamy też coś takiego w pozytywnej dyscyplinie, co nazywamy konsekwencjami naturalnymi. Konsekwencje naturalne to jest taka sytuacja, kiedy pozwalamy świadomie doświadczyć dziecku konsekwencji swojego zachowania. Czyli na przykład, jeśli dziecko się upiera, że nie chce założyć kurtki, nie chce w ogóle nawet jej wziąć ze sobą, to możemy sobie stwierdzić: ok, no dobra, jak zmoknie, to jestem na to gotowa, gotowa jestem na przyjąć tego rodzaju konsekwencje. Zobaczymy, co się będzie działo. I rzeczywiście może się tak zdarzyć, że dziecko zmokło, jest niezadowolone, jest zmarznięte, wraca do domu
przemoczone. I to jest ten moment, kiedy możemy tak naprawdę pomóc dziecku uczyć się na tym doświadczeniu. Ale jak to zrobimy? Oczywiście nie będziemy gderać, nie będziemy mówić, a nie mówiłam. Mówiłam ci wcześniej, tak? Znowu mnie nie posłuchałeś. Bo to nie jest sposób na pomaganie dziecku uczenia się z życiowych, z naturalnych konsekwencji. Tylko raczej będziemy stać obok i będziemy myśleć sobie i mówić, widzę, że jest ci teraz zimno. To co możesz zrobić, żeby teraz sobie pomóc? Co możesz zrobić, żeby było ci lepiej? I dzięki temu dziecko może znowu wyciągnąć wnioski. Okej, to potrzebuje się przebrać. To może chcesz wziąć prysznic, żeby się rozgrzać. Co możesz zrobić, żeby było ci lepiej, cieplej, żeby sprawić, że się na przykład nie rozchorujesz. I znowu pomagamy dziecku wtedy się uczyć. Czasem słyszymy takie, mi się zdarza, żale rodziców, że no pozwoliłem mu doświadczyć naturalnych konsekwencji, ma już 7 pałek z matematyki i co? I nic! Bo sama naturalna konsekwencja nie jest wystarczająca, żeby dzieci się uczyły z nich, ponieważ na przykład taka kwestia jak oceny, uczenie się na lekcji, to jest dużo bardziej złożona sytuacja. Dziecko może na przykład nie umie się uczyć, boi się odpowiadać przy tablicy, z jakiegoś jeszcze innego powodu dostaje te jedynki i potrzebuje naszego wsparcia. Patrzcie, macie 52 narzędzia wychowawcze, 52 karty do wyboru. Więc raczej zastosowałabym w takim wypadku małe kroki, odpuszczanie kontroli małymi krokami, uczenie dzieci jakiejś umiejętności, bycie obok, wspieranie, bo żeby dziecko nauczyło się czegoś z logicznej konsekwencji, to musi mieć już pewne zasoby w danym obszarze i też musi doświadczyć wsparcia ze strony, no właśnie, rodzica, bo czyjej. Wsparcia to znaczy zrozumienia emocji, że jest mu przykro, że jest mu źle w tym momencie, kiedy dostało jedynkę, kiedy zmokło, kiedy mu nie wyszło. A wsparcia i podania takiej pomocnej dłoni, ale nie wyręczania w tej sytuacji. I wtedy, kiedy wyobraźcie sobie, no nawet my, kiedy ponosimy porażkę i dostajemy wsparcie, to my się wtedy łatwiej uczymy z tego wsparcia, łatwiej się uczymy z tej porażki, niż wtedy, kiedy i jeszcze dodatkowo musimy się borykać z krytyką, z wyśmianiem, z czyjąś opinią. Uczymy się wtedy, kiedy doświadczamy rzeczy we wspierającym środowisku. A jeśli doświadczamy trudnych sytuacji, a środowisko jest niewspierające, to może nas zniszczyć i może nas zniszczyć nasze poczucie własnej wartości. I to także dzieje się z dziećmi. Pamiętajcie o tym. Co w tym momencie myślicie o logicznych konsekwencjach i o naturalnych konsekwencjach? Czy stosujecie je? Czy zdarza Wam się pozwolić dzieciom na doświadczenie naturalnych konsekwencji? Bo do tego też jest potrzebna wiara w to, że dziecko sobie z daną sytuacją poradzi. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy, Waszych opinii i zachęcam Was też serdecznie do korzystania z różnych kart narzędzi wychowawczych. Uważam, że to jest najlepsze narzędzie dla zabieganego rodzica. I zachęcam Was też do polubienia tego kanału. Do usłyszenia, Joasia Baranowska.